Świat motocyklowy to nie tylko radosne pląsanie po zlotach, organizowanie charytatywnych imprez i klepanie się po plecach. Ten medal także ma drugą stronę, o której nie zawsze się mówi i która nie zawsze powinna wypłynąć na światło dzienne. Wbrew twierdzeniu wszystkim niezrzeszonym, motocyklistów w grupach motocyklowych wcale nie jest tak mało. Zapraszam na materiał. Numer 10. Gypsy Joker. Założony w 1956 roku w San Francisco, zyskał swoją niechlubną sławę poprzez działanie na marginesie społeczeństwa, przemoc oraz handel narkotykami. W 2016 roku 5 członków Gypsy Joker zostało oskarżonych o porwanie oraz torturowanie byłego członka. Szeregi Gypsy zasila około 200 członków, którzy cały czas podsycają swoją niechlubną sławę. Numer 9. Warlocks. Warlocks rozpoczął swoją działalność na Florydzie w 1967 roku. Reputacja klubu także w pewnej części została zbudowana na działalności sprzecznej z literą prawa. W 2012 po raz kolejny zrobiło się głośno, gdyż podczas imprezy charytatywnej od kul zginęło 4 członków Warlocks. Szeregi grupy szacuje się na liczbę od 200 do 250 członków. Klub motocyklowy Warlocks działa do dziś, niejednokrotnie wchodząc w szarą strefę. Numer 8. Vagos. Vagos wyłonił się z ciemnych uliczek San Bernardino w Kalifornii. Początek klubu sięga roku 1965. Ostatni raz głośno zrobiło się o Vagos w związku ze spiskiem Sinister, w którym zostali oskarżeni o zabójstwo wysokiej rangi członka Hells Angels w Nevadzie. Szacowana liczba Vagos leży gdzieś pomiędzy 300 a 500 członków. Numer 7. Sound of Silence. Klub, który zmaterializował się w 1966 roku w małym miasteczku Niła w Colorado, szybko zdobył swój rozgłos dzięki nie do końca legalnym przedsięwzięciom. Czarnym piątkiem w historii klubu można nazwać rok 1999. W tym właśnie roku za kratki trafiło 39 członków, co nadszarpnęło szeregi Sons of Silence, które składają się z liczby pomiędzy 400 a 600 bikerów. Numer 6. Pagans. Klub motocyklowy Pagans to rok 1950 i hrabstwo Prince of Georgia w Maryland. Poza działalnością na granicy prawa głośno o klubie zrobiło się w roku 2002, kiedy operacja Red Killer zakończyła się aresztowaniem 73 członków klubu. Szacowana liczba oddanych członków na dzień dzisiejszy to między 900 a 1100 osób silnie wspierających klub. Numer 5. Iron Order. Klub Żelaznego Zakonu założony w 2004 roku w Jefferson Village w Indianie. Powiewem dla klubu był rok 2016, gdzie na targach motocyklowych w Denver doszło do brutalnego starcia z klubem motocyklowym Mongols MC. Szacowana liczba członków zakonu to od 1000 do 1500 bikerów. Numer 4. Mongols. To kolejny klub z wieloletnią tradycją, sięgającą roku 1969. Założony w Montebello w Kalifornii. Echem w ich nieczystej historii okazał się rok 2008, kiedy policyjna operacja nazwana Czarny Deszcz doprowadziła do zatrzymania 38 członków klubu oraz zajęciu ich loga, które było zarejestrowanym znakiem towarowym. Szeregi Mongol zasila około 1600 oddanych członków. Numer 3. Outlaws. Klub założony w 1935 roku w McCall, Illinois. Szerokim echem w działalności klubu odbił się incydent z roku 1997, gdzie napięcie pomiędzy Outlaws a Rivals sięgnęło zenit. W szeregach Outlaws możemy znaleźć między 1800 a nawet 2000 członków. Grupa motocyklowa Outlaws po dziś dzień jest aktywnie rozwijającą się grupą, której chapter możemy znaleźć w Polsce. Numer 2. Bandidos. Klub motocyklowy założony w 1966 roku w Teksasie. Bandidos to także grupa, która zdobyła nieprzychylność władz. Poza zatargami ze stróżami prawa, Bandidos miało także napięku z innymi klubami motocyklowymi. Jednym z nich byli Hells Angels.
Najgłośniejsza sprawa z udziałem klubu to strzelanina z roku 2006 pomiędzy Bandidos a Cossack, w wyniku której zginęło 7 osób, a 20 zostało rannych. W szeregach grupy Bandidos znajdziemy około 2,5 tysiąca członków. Klub, który dotarł do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Europy. Numer 1. Hells Angels. Klub motocyklowy, który narodził się w Kalifornii w 1948 roku. Buntownicza natura klubu doprowadziła niejednokrotnie do konfliktów z innymi grupami motocyklowymi, m.in. Outlaws czy Bandidos. Warto nadmienić także o bójce, która miała miejsce w 2002 roku pomiędzy Hells Angels a Among Us, w wyniku której 3 osoby zginęły, a kilka zostało poturbowanych. Pod logiem Hells Angels jest zrzeszonych ponad 3600 członków na całym świecie. Grupy motocyklowe cały czas ewoluują i warto pamiętać, iż oprócz tych negatywnych stron pokazanych w tym wideo, niosą za sobą także masę pozytywnej siły i charytatywnej pracy na rzecz potrzebujących lokalnie, jak i globalnie.